Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie projektu Włącz Polskę, który rzeczywiście był takim przełomowym w Polsce projektem dla otwartych zasobów edukacyjnych, ale być może prawdopodobnie dobrze byłoby na początek powiedzieć sobie, czym są otwarte zasoby edukacyjne. Otóż ja w mojej pracy już od 4 lat w Fundacji Nowoczesna Polska w Polsce Otwartej Edukacji, wszystko co robię, za tym stoi takie marzenie, chęć zrealizowania tego marzenia. Tym marzeniem jest, żeby każdy nauczyciel i każdy uczeń w tym kraju miał wszystkie zasoby dydaktyczne, które potrzebuje, żeby nie miał na wyciągnięcie ręki, o jedno kliknięcie. I żeby one były dostępne, żeby były za darmo i żeby uczniowie i nauczyciele mogli je bez żadnych przeszkód wykorzystywać. To marzenie ma swoją nazwę, ma swoją nazwę międzynarodową, nazywa się Otwarte Zasoby Edukacyjne, po angielsku Open Educational Resources, czyli to są te wszystkie materiały edukacyjne, które są zamieszczone w internecie na wolnej licencji. Zamieszczone są w internecie po to, żeby mogły być wykorzystywane całkowicie swobodnie, za darmo i, co jest niezmiernie istotne, z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji. To jest gigantyczny ogólnoświatowy ruch, który także my w Polsce organizujemy. Po co go organizujemy? Oczywiście to jest, to odpowiedź na to pytanie ma co najmniej dwa wymiary. Po pierwsze, z powodów praktycznych, bo tak jest łatwiej pracować. Ale nie tylko. Także z powodów ekonomicznych. Dlatego, że otwarte zasoby edukacyjne radykalnie obniżają bariery dostępu do edukacji. Jeśli dzisiaj słuchaliśmy tego, co mówił minister Boni, kiedy mówił o tych 20% marzycieli, którzy nie są w stanie przeskoczyć progu swoich aspiracji, to jest szczególnie istotne dla nich. To jest także szczególnie istotne dla uczniów niepełnosprawnych. I tak dalej. Innymi słowy, otwarte zasoby edukacyjne mają nie tylko sens ekonomiczny, ale także mają sens etyczny. I te podstawowe zasady są jasne, żeby można było tych zasobów dydaktycznych używać, kopiować, ale także zmieniać, dostosowywać do swoich potrzeb, bo potrzeby mamy różne. Różne mamy potrzeby w różnych regionach Polski, w zależności od tego, z jaką grupą uczniów pracujemy, czy zdolniejszych, czy mniej zdolnych. Potrzebujemy móc te zasoby adaptować, dostosowywać do potrzeb, a także potrzebujemy dzielić się nimi z innymi nauczycielami. I tylko takie zasoby, które będziemy mogli dalej wykorzystywać, tylko one będą trwałe, bo tylko one będą pracowały nie tylko tu i teraz, ale będą pracowały także w przyszłości. Przykładami takich zasobów, znanymi na całym świecie, jest na przykład Khan Academy. Khan Academy, coś co zaczął jeden nauczyciel z kamerą internetową, nagrywając krótkie 10-minutowe wykłady, obecnie dostał 2 miliony dolarów od Google'a, żeby rozwijać swój serwis i drugie 2 miliony dolarów od Microsoftu, od Bill Gatesa, żeby rozwijać swoje zasoby. To jest prawdopodobnie jedna z nielicznych rzeczy, na które Bill Gates i założyciele Google'a się zgodzili. To jest także nauczyciel skąd? Ze Stanów Zjednoczonych. To jest na przykład gigantyczny serwis Connection, do którego podłączonych jest już kilkadziesiąt amerykańskich uniwersytetów. I oczywiście wszystkim Państwu znana Wikipedia. W Stanach Zjednoczonych otwarte zasoby edukacyjne mają bardzo poważne wsparcie. W zeszłym roku przeznaczono na tworzenie zasobów edukacyjnych, otwartych zasobów edukacyjnych 2 miliardy dolarów. Na wypadek, gdyby Państwa nie dotarła ta informacja, bo ona pokazuje dystans, jaki mamy do pokonania. Mówimy o 2 miliardach dolarów, to jest 6 miliardów złotych. Porównywanie tego do Polski oczywiście byłoby niecelowe. W Polsce mamy projekty otwartych zasobów edukacyjnych. To jest wymieniony podręcznik Włącz Polskę, ale to, że to są wolne lektury, największa biblioteka szkolna w tym kraju, z którym korzysta 1,5 miliona uczniów rocznie, projekty Otwórz Książkę czy OBNGH, projekty akademickie, projekty przeznaczone dla Polonii, takie jak Polska Pomoc, programy edukacji kulturalnej Ministerstwa Kultury czy Fundacji Orange. Instytucje, które pracują na otwartych zasobach edukacyjnych, skupione są z koalicją otwartej edukacji. 3 lata temu, kiedy
powstawała koalicja, to były 4 instytucje, obecnie jest ich już 14. I celem jest doprowadzenie do realizacji tego marzenia. Doprowadzenie wspólne, bo tylko wspólnie to marzenie jesteśmy w stanie zrealizować. Żeby otwarte zasoby edukacyjne wymagały otwartą, efektywną i nowoczesną edukację. I przede wszystkim, żeby odbywało się także w myśl pewnej bardzo prostej zasady. Publiczne finansowanie oznacza otwarty dostęp do zasobów. To nie jest to zasada, że publiczne finansowanie przekłada się na otwarty dostęp do zasobów od 1,5 tygodnia jest oficjalną polityką tego kraju. Premier Donald Tusk powiedział, że coś, co powstaje za publiczne pieniądze, jest własnością publiczną. Powiedział to na spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych i już są wdrażane zmiany. Będzie rząd przygotowuje zmianę w ustawie o dostępie do informacji publicznej i mamy nadzieję, że za tą deklaracją pójdą także dalsze zmiany. Pójdą zmiany na poziomie centralnym, dlatego że mamy takie inicjatywy, w którym trochę otwartości by się przydało. Przydałoby się trochę otwartości profesorowi Scholaris, który otwarty nie jest, ale mamy nadzieję, że będzie. Przydałoby się trochę otwartości w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej czy w programach finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przydałoby się trochę otwartości także w programach realizowanych lokalnie, bo wiem, że na tej sali są także przedstawiciele instytucji samorządowych, edukacyjnych. W Stanach Zjednoczonych to prawda, że rząd federalny to są 2 miliardy dolarów, ale to nie znaczy, że stany poszczególne tego nie robią. W stanie Kalifornia dzieci już dziś uczą się z wolnych, otwartych podręczników, ponieważ gubernator Schwarzenegger 3 lata temu podjął taką decyzję i już to nie zostało wdrożone. Więc jak widać, można to robić także lokalnie, można i należy. Dlatego chciałbym poprosić o to, żebyśmy wspólnie te otwarte zasoby edukacyjne zrobili i żebyśmy to wspólne marzenie zrealizowali. Bardzo dziękuję.